To nie był łatwy rok. Pandemia, wojna w Ukrainie, drożyzna. Polacy z niecierpliwością czekają na nowy. Ale czy faktycznie wszyscy? Zapytaliśmy Polaków, jak im minął rok 2022 i czego spodziewają się po 2023. Jaki to był rok i jakiego się pan spodziewa kolejnego? No, lepszego na pewno. Rok był ciekawy, politycznie bardzo ciekawy. Dużo ludzi mówi, że okropny i niech już się skończy. No, mi się wydaje, że nie jest człowiek w stanie przewidzieć tego, co się w następnym wydarzy, ale ten rok był po prostu ciekawy, niezależnie od tego, czy to były pozytywne, czy negatywne rzeczy, które się wydarzyły. Dobry rok był i przyszły będzie jeszcze lepszy pewno. A pan mówi prywatnie? Prywatnie. Bo wielu ludzi chce, żeby ten rok już się skończył, ale widzę, że pan patrzy przez pryzmat nieogólnej sytuacji. Nie. Dla mnie rok był dobry i myślę, że przyszły też będzie bardzo, bardzo dobry, tak jak był ten rok. A co się takiego fajnego wydarzyło? Znaczy, wydarzyło się... Dobry rząd jest, o, na przykład, bo w miarę dla ludzi dają. No i... Według mnie się poprawiło na lepsze, o. Tyle powiem. Mam nadzieję, że będzie lepszy. Czyli ten nie był za dobry? Nie był dobry. Ale to... Chorób, za dużo śmierci bliskich i to tak ciężko wtedy. A czego sobie pani życzy na przyszły rok? Zdrowia. Przede wszystkim zdrowia, bo to najważniejsze. Jak trochę jest zdrowia, to zarobić można jeszcze coś tam. Jaki to był rok i jakiego się pan spodziewa kolejnego? Nie był dobry. Zależy pewnie dla kogo, nie? No. Przyszły rok to w zależności od tego, co się będzie działo na wschodzie. Każdy musi to osobowo brać. No generalnie, globalnie, to był dosyć kiepski rok ze względu na sytuację w Ukrainie. A resztę to każdy musi indywidualnie. Musi być lepszy. 125 razy. Muszą zniknąć wszystkie choroby, bo inaczej to nas wykończą. Będzie świat lepszy, szczęśliwszy, bogatszy przede wszystkim dla nas, naszych rodzin, dla całego świata. O, ja się modlę o to codziennie. Chorzowianie na ostatnim spacerze w tym roku. Tak. Chciałam zapytać, jak państwu minął ten 2022? Jaki był? Super, cudowny. Wszystko się udało? Udawało, tak. Zrealizować? Plany, tak, które realizowaliśmy, mieliśmy zaplanowane, zostały zrealizowane. A możecie się pochwalić, jakie plany się udało zrealizować? Tylko wyjazdowe. Mieliśmy parę wyjazdów, ale w kraju, nie za granicą. Szkoły dzieci pokończyły, także mamy... Mega. Tak. Coś złego się wydarzyło? Na szczęście nie. Nie, wszystko omijało nas, na szczęście. Tak. I żeby tak było. I żeby tak było. A czego sobie życzycie najbardziej? Zdrowia. Wszyscy życzą sobie tak. Zdrowia. A oprócz zdrowia? Niczego więcej. I żeby zdrowia gorzej nie było. Czego pani sobie życzy tak najbardziej? Zdrowia. Zdrowia to jest najważniejsze. Zdrowie jest najważniejsze. No i wszystkiego dobrego dla wszystkich. No, no co więcej można sobie życzyć? Pracy, pieniążków. I zdrowia. I zdrowia, bo to jest najważniejsze. Jak państwu minął ten rok? Był łatwy, był trudny? Jak go wspominacie? Może jak to każdy rok. Trochę tak, trochę tak. Także trochę było trudnych chwil. Dużo też było radości. Co się udało? Co się udało? No na pewno to się udało, że szczęśliwie dobrnęliśmy w zdrowiu do końca. Tego roku, tak, że cały rok w zdrowiu minął. No szczęśliwie całą rodziną jesteśmy dalej wszyscy razem, także to na pewno było największe szczęście. No niestety właśnie nie wszyscy dobrnęliśmy, dlatego też zabrakło u nas najbliższej osoby w tym roku. Stąd właśnie te trudne chwile. No ale generalnie z nadzieją oczekujemy nowego roku i czekamy. Czego sobie życzycie? Tak najbardziej. Zdrowia przede wszystkim. Zdrowia. To chyba tego, co każdy. A pan? Czego sobie życzy? Do siego roku, 2023. Jak pani minął rok 2022? Witam serdecznie państwa. Bardzo dobrze, muszę przyznać. Choć było wiele zawirowań w naszym życiu. Mam nadzieję, że następny rok będzie jeszcze lepszy.
Czego pani sobie tak najbardziej życzy w tym nowym 2023 roku? Więcej koncertów Michaela Patryka Kelly w Polsce. Obiecał, mamy nadzieję, że słowa dotrzyma i będzie nas częściej odwiedzał. Tego sobie życzymy wszyscy fani Michaela. Wszystkim, którzy czytają Gazetę Fakt i naszą stronę internetową, nasza redakcja składa najlepsze życzenia noworoczne, oby ten przyszły 2023 rok był zdecydowanie lepszy niż obecny. Wszystkiego dobrego!